Cześć kochani, z tej strony Janek. Rozpoczynam 21 dzień wyprawy. Już 3 tygodnie minęły. Jak widzicie, chyba jestem w dobrej formie. Zapraszam serdecznie do oglądania odcinka. Dobra, słuchajcie moi drodzy, rozpoczynam projekt Przykona. Na czym będzie polegał? 3 kąpieliska. Będę najpierw próbował przeszukać w spodniu butach wędkarskich po klatkę piersiową, a później w piance po szyję. I zrobię dla Was takie porównanie, ile wyjdzie fantów do klatki piersiowej, ile do szyi. Także zaczynamy projekt Przykona. No dobra, dojechałem już do Przykony. Jestem na tej plaży z pomostami, ale pogoda, jak widzicie, no, ma padać po południu. Także zobaczę, czy teraz wejdę, czy troszeczkę później poszukać. Pierwsze kąpielisko, w którym będę poszukiwał przedmiotów współczesnych, nosi nazwę, nie mam pojęcia jaką, ale tak się prezentuje, jak widzicie. Trochę ludzi jest, ponieważ jest niedziela popołudnie, mimo że tam trochę padało, ale zapowiada się minimum 2 godzinki szukania. Także przechodzimy do ciekawszych sygnałów. Pierwsze znalezisko z Przykony. Przepiękny nieśmiertelnik Polska. No i łańcuszek jakiś taki metalowy, ale to jest bardzo ładne znalezisko. Bardzo mi się podoba, super. Hello, piątka, my old friend. Ale długo przeleżała. I've come to talk with you again. Druga już. Zobaczcie, jakie dwa piękne pieski. Super, bawię się. Because a vision softly creeping. No trzecie, moi państwo. Też trochę poleżała. W jakim sprzęcie szukałem? Wykrywacz metali XP Gold Max Power. Podbierak marki Sito. Spodniobuty marki Pros. I zerknijcie z tyłu. Tak, mam zaczepioną elektronikę, żeby mi się nie zamoczyła. Pierwsze podsumowanie. Nie dużo śmieci, bo zbiornik jest jak zawsze bardzo przeszukiwany. 16,20 we współczesnych drobniakach. Ciężarek owiany. I zdecydowanie fan dnia, nieśmiertelnik na takim łańcuszku miedzianym. Szkoda, że nie ma inicjałów, to bym oddał właścicielowi, a tak to sami wiecie. Ale super, początek genialny. Pierwsze kąpielisko, super, 15 zł, nieśmiertelnik, także dobrze się zapowiada. Jutro z samego rana o 5 zaczynam, w spodniu butach, myślę, że 2 zrobię kąpieliska i potem od razu w piance poprawiam. Także widzimy się już jutro. Noc spędzę na takim parkingu przy drodze. A dzisiaj na kolację roztapiam ser i kabanosy. Taki zestaw. Cześć piesku. Cześć. Dzień dobry. Cześć. Kto jest taki piękny? Tak z rana się przyciągasz, tak? Cały mokry jesteś. Cisza, spokój, wykrywacz jeziora i to jest to. Pierwsze kąpielisko, plaża można powiedzieć, że gminna, chociaż nie nosi takiej nazwy, ale jest bardzo duża. Tutaj najwięcej ludzi kąpie się w Przykonie. Jeden pomost. Sami widzicie, jak to fajnie się prezentuje. Janek, chodź, Janek, chodź, Janek, chodź, Janek, chodź, Janek, chodź. Gdzie mam iść? Oczywiście do pięknych sygnałów. Ale pięknie się zaświeciło. Ale niestety jest to Tombak XP, ale przepiękna rzecz. Wygląda jak obrączka z biega złota z diamentami. Piękna. No chodź, przyjaciółko. No, świeżutkie, fajne znalezisko, okularki. I zapraszam na podsumowanie. Odrobina śmieci, bardzo ładne okulary, w sumie nie porysowane za bardzo, trochę zawleczek, 2,73 w drobniakach, ciężarek ołowiany i tu zdecydowanie fant dnia, mogę powiedzieć, w środku XP Y8, no wygląda jak białe złoto, ale jest to niestety tombak. Pogoda śliczna, ludzi trochę przyjechało. No i co? Trzeba szukać skarbów.
cóż innego robić. Kolejne kąpielisko, na którym prowadziłem poszukiwania. Pomost w kształcie litery U, ale tam zawsze tyle śmieci, że praktycznie tylko szukałem po lewej stronie przy tych rowerkach. Już drugie dzisiaj. I że ich nie uszkodziłem pod birakiem. Bardzo ładne. Trzecie dzisiaj. Jakieś fajniejsze. Z aluminiowymi tej boczkami. O, delikatnie porysowane, ale fajne. I podsumowanie. Odrobina śmieci. 30 groszy. I dwie pary okularów. Te całkiem ładne. Te troszkę porysowane, ale jest git. Wasze zdrówko. Żeby się nie zajechać, postanowiłem założyć piankę i robić jedno kąpielisko po drugim, po godzince, 3 godziny poszukiwań. I zrobię wam wszystkie sygnały zbiorcze i podsumowanie. Poszukiwania prowadziłem w butach neoprenowych i w piance neoprenowej marki Tribord. Obydwie rzeczy 3 mm neopren. I słuchajcie, kamerkę dałem tym razem wodooszczelną obudowę i na szelkach, bo na głowie troszeczkę niewygodnie, więc ujęcia będą takie jak nigdy wcześniej. Pierwszy sygnał. Hello, piątka, my old friend. Bardzo ładna. Tutaj zobaczcie, co się świeci. No fajne takie ujęcie spod wody, co mi się bardzo podoba. No i niestety dźwięku w ogóle nie było słychać, więc w ten sposób muszę wam tutaj wszystko opowiedzieć. Fajne takie drzewko złotawe. Kolejny sygnał. Tutaj bardzo się ucieszyłem, bo wiecie, co to jest. Do wyzwania oczywiście srebrna obrączka. Jak zwykle cieszę, tak. Kurde, podobało mi się to ujęcie. Jak cię w górę. A tu zobaczcie kolejne znalezisko. Tym razem bransoleta ze stali nierdzewnej. Tomek. Jak jest jakiś Tomek wśród widzów, to dostanie ode mnie, jak się spotkamy. I proszę bardzo, dwójeczka, moja ulubiona. I zaraz co? No oczywiście, kolejna dwójeczka. Tuż obok leżała tak naprawdę. I kolejna. Jest dwójeczka, fajnie. I co tam jest w podbieraku? Zaraz się dowiemy. No, alga, wielka blacha. Wejdźcie na to stopą, jakaś masakra. Ach, w kąpieliskach takie rzeczy. Kolejna dwója. I tu ostatni sygnał. Przepiękny kolczyk w kształcie serduszka z takimi cyrkoniami. Podsumowanie 3 godzin w piance. Trochę śmieci, te foliki, które są utrapieniem. Tutaj jakiś kawał aluminium. Wielka blacha wędkarska alga. Bransoletka ze stali nierdzewnej Tomek. Srebrna obrączka. Dwa kolczyki, drzewko i serduszko z takimi kamyczkami. Piątka, 4 dwójki, 13. Dokładnie 95. Tak to się prezentuje. Właśnie montuję odcinek, a na termometrze 45 stopni. Ostatni dzień challenge'u. No to lecimy. Dzięki wielkie. Projekt Przykona zakończony. Dla mnie odniosłem pełen sukces. Takie fanty, 3 pary okularów. Zobaczcie, jeździłem 20 dni, nie znalazłem. No, jedna tam była para, a tutaj proszę, 3 pary jednego dnia. Sreberko, trochę monet. Jestem mega zadowolony. I co? Zobaczmy razem podsumowanie. But tomorrow, my friend, we smoke one cigar, if you know what I mean. Z profesorem Iwan Nieciepuruk jedziemy na podsumowanie. Co się udało znaleźć? W spodnio butach 3 pary okularów, jak widzicie na tym obrazku. Monet 19 zł, nie wiem ile zobaczycie. Piękna obrączka. 3 kawałki łowi i Polska nieśmiertelnik. A w piance blacha,
Tomek, srebro, dwa kulczyki i trochę monet. Przesyłam najserdeczniejsze życzenia dla Patrycji od męża Jarka. A z mojej strony dużo zdrowia, szczęścia i pomyślności we wszystkim. I see trees of green, red roses too, I see them blue, for me and you. Dzięki wielkie za dotrwanie do końca odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał projekt Przekona. I co, widzimy się w kolejnych odcinkach, kolejne jeziora, kolejne miasta, kolejni ludzie. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!